Ja znajduję się teraz w miejscowości Krypsz, dokładnie pod zabytkowym 15-wiecznym kościołem pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej. Ale niech Was nie zmieni ta lokalizacja, ponieważ nasze dzisiejsze Nature Exploration, czyli przyrodnicze eksploracje, będą dotyczyły kolejnej miejscowości, a mianowicie Łabrz Wyżnych. Tutaj chciałem się tylko zatrzymać po to, żeby Wam pokazać, że jeśli kiedykolwiek będziecie przejeżdżać przez Krypsz, to warto tutaj na chwilkę się zatrzymać, żeby zobaczyć, jak ta świątynia wygląda. Jeśli podróżujecie po Podhalu, to na pewno zwiedzacie takie kościoły jak zabytkowy 15-wieczny obiekt UNESCO w Dębnie, czy jeśli podróżujecie w Velodunajec, to chociażby kapitalne kościółki w Charklowej i w Łopusznej. A tutaj jest również przepiękny kościół i wyróżnia się tym, że zwróćcie uwagę, nie ma dzwonnicy. No, ale to tyle, jeśli chodzi o świątynię. A teraz zmierzam w kierunku samochodu i dalej jadę do Łabrz Wyżnych. A dlaczego do Łabrz Wyżnych? Ano dlatego, że przypomniała mi się ostatnio taka historia. 4, może 3 lata temu zupełnie przez przypadek dowiedziałem się, że powstała koncepcja chyba w latach 60., ażeby w miejscowości Łabrze Wyżne powstało uzdrowisko. Ale żeby mogło być uzdrowisko, to muszą być jakieś walory, czyli źródła, jakieś błota, coś, co będzie miało charakter leczniczy dla kuracjuszy. No i tak się okazuje, że jest takie miejsce, które spełnia tego typu właśnie walory. W związku z czym jadę teraz do Łabrz, ażeby pokazać Wam źródło Danuta. Minąłem teraz takie charakterystyczne, dość ostre zakręty i pomalutku dojeżdżam do miejscowości Łabrze Wyżne. Kościół już jest chyba widoczny, tak? Natomiast kilka słów wyjaśnienie. Znajdujemy się na terenie gminy Łabrze Niżne, to jest kolejna miejscowość za Łabrzami Wyżnymi i to już nie jest Podhale, to już w tym momencie jest Spisz. Teraz jest określany mianem polskiego Spisza. W każdym bądź razie jest to bardzo bogata i myślę, że dość trudna historia pogranicza polsko-słowackiego, a wcześniej polsko-węgierskiego. Łabrze Wyżne są taką miejscowością, która myślę, że pomalutku nastawia się pomału na ruch turystyczny, na obsługę ruchu turystycznego. Natomiast ja już teraz tak wypatruję, bo wiem, że koło bodajże OSP będziemy musieli skręcić w prawo po to, żeby dojechać do miejsca, gdzie będziemy mogli zostawić samochód. No i dalej już chyba pójdę na piechotę, żeby dojść do tego właśnie źródła Danuta. Minąłem w tym momencie kościół, chyba jakiś ośrodek gminnej kultury czy coś takiego. A tutaj po lewej stronie, nie wiem czy to będzie widoczne, może Wam później pokażę, znajduje się taki grzbiet, cały taki grzbiet się ciągnie i tam znajduje się Grandeus. Miejsce charakterystyczne, bo jest wieża, przekaźnik telefonii komórkowej, miejsce widokowe, więc jeśli poszukujecie jakichś takich kadrów nieoklepanych, no to jest jak najbardziej dobre miejsce. Można dojść właśnie z Łabrz, można dojść z Trypsza, tylko wtedy dłużej się idzie i możecie też dojechać od strony Krębach. Dobra, mam ochotniczą straż pożarną w Łabrzach i skręcam w ulicę Kwiatową. Tak, tutaj skręcam. Ulica Kwiatowa i ulica Młyńska. Pewnie dwie jakieś tutaj ulice się rozchodzą. Nie wiem, czemu nie wziąłem sobie uchwytu na kamerę. I dalej ulica Kwiatowa. Ja tu już kiedyś byłem, także muszę sobie tylko odtworzyć w pamięci, jak to było, którędy to się idzie. Samochód zostawiłem tutaj poniżej. I rozciąga się tutaj przepiękna panorama na Łabrze. Widoczny przekaźnik telefonii na Grandeusie. Tam jest też miejsce widokowe. Kapitalna panorama. Tam jest miejscowość Dursztyn. Tamtędy idzie szlak wokół Tatr i schodzi tam dalej do Łabrz Niżnych. O co chodzi z tymi Łabrzami i z tym uzdrowiskiem? Kilka lat temu dowiedziałem się zupełnie przez przypadek, będąc w urzędzie gminy w Łabrzach Niżnych, o tym, że był właśnie taki pomysł na stworzenie tutaj uzdrowiska.
Żadnych dokumentów nie udało się znaleźć. Być może teraz się znalazły, ale wtedy, kiedyśmy tu rozmawiali, to nie było żadnych dokumentów w urzędzie na ten temat. I to były mniej więcej okolice lat 60., być może przełom lat 60., 70. XX wieku, kiedy narodziła się koncepcja utworzenia uzdrowiska właśnie w Łabrzach. Jednak, żeby takie uzdrowisko mogło funkcjonować, to musi mieć określone walory przyrodnicze, walory uzdrowiskowe. To nie jest tak łatwo, żeby powstało uzdrowisko. No i tu się właśnie okazało, że takim walorem jest źródło Danuta, które znajduje się mniej więcej gdzieś tam przede mną. Spotkałem teraz tej bacy, który wypasa te owce. Zamieniliśmy kilka zdań. Tak na chwilę się zatrzymam, bo przepiękny jest tutaj widok. Zapytałem się go właśnie o to źródło Danuta i zapytałem się go, czy, no bo już ma swoje lata, myślę, że to około 60 lat, czy słyszał coś kiedyś na temat właśnie tego uzdrowiska tutaj w tym miejscu. A on odpowiada, że faktycznie obiło mu się uszy i ta droga, którą teraz ja tutaj idę, to jest właśnie pozostałość tego, tej całej infrastruktury, która była tutaj planowana, że ponoć nawet gdzieś tam niżej są studzienki, które miały być ciągnięte kable do oświetlenia ulic tutaj prowadzących. Myślę, że pomału dochodzę do tego źródła Danuta. Przed chwilą sprawdzałem GPS i jest dokładnie gdzieś po lewej stronie. Tylko baca mówił, żeby dojść do potoczka i skręcić w lewo. A ta droga prowadzi tam od góry. To pójdę tak jak mówił baca, bo na pewno wie lepiej jak tam dojść. Muszę gdzieś tu wbić w te drzewa. No jest potoczek, ale widać, że jest sucho, bo ta woda to ledwo płynie tutaj. Trochę mokro, jakieś tu się ślady poodbijały zwierząt. Droga jest tam u góry. Z tego co pamiętam, to ona bardziej była gdzieś tam na lewo. I nawet w tak urokliwym miejscu jak tutaj ktoś wyrzucił worek ze śmieciami, reklamówkę. Pięknie tu jest. Wychodzę teraz na polany, gdzie powinno się tutaj źródło znajdować. Słuchajcie, w ogóle dzisiaj jest pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Wczoraj był pierwszy dzień o godzinie 15:31. Zaczęła się astronomiczna jesień. Słucham, bo coś tam w krzakach się rusza. I dobrze, że wybrałem się tutaj w jesieni, ponieważ popatrzcie, ta wegetacja roślin już jest mocno, no taka jesienna. Miesiąc temu bym się tu musiał przedzierać. Teraz tylko nie wiem, w prawo czy w lewo? W prawo, nie bardzo. W ogóle to jest źródło siarczkowe, więc tak naprawdę ono powinno wydawać taki charakterystyczny zapach, a tam jest jakaś mułaka. Zobaczmy tutaj. Tutaj będzie może lepiej. No jest faktycznie. Tak, bo tu byłem już kiedyś, więc zapamiętałem, że to tak jest. Patrzcie. I to dlatego małego źródełka miało tu powstać uzdrowisko. Tu są takie dwa. To chyba nie, to jest źródło, popatrzcie. Troszkę mokro.
każdym razie piękne miejsce, woda czyściutka. Spróbuję podejść bliżej, bo tu się zapadam pod wodę i ciekawie, jak tu naciskam nogą, to tam bąbelki w wodzie wychodzą. Okej, okay. Kurczę. Popatrzcie. Ten charakterystyczny osad, który tutaj jest biały, to są kolonie bakterii. To też świadczy o tym, że tu jest zawartość właśnie siarkowodoru w tej wodzie. Znane są przypadki, że to zabarwienie tego osadu białego może być purpurowe lub fioletowe. No to jest właśnie związane z zawartością ilości siarkowodoru w tej wodzie. Ale źródła siarkowe mają to do siebie, że powinien być taki charakterystyczny zapach. Tutaj tego nie czuję. Czuję. Trzeba dotknąć. No tak. Myślałem, że będę go czuł, ale jak się wkłada rękę, to ewidentnie czuć. Idę na bardziej suchy grunt. Już wyszedłem z tego miejsca, gdzie jest źródło, ale chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną, istotną rzecz, a mianowicie to, że źródło jest pomnikiem przyrody nieożywionej. A ono ma też bardzo taką ważną funkcję, pełni ekologiczną, ponieważ nisze tego źródła często są siedliskiem endemicznych zwierząt czy bardzo rzadko spotykanych mikroorganizmów. A że są bardzo ważne pod względem chyba mikrobiologii. Tak to się ten dział nauki nazywa. A ja teraz jeszcze pójdę w tamtą stronę, bo chcę zobaczyć, czy faktycznie ten widok na trzy korony, co zapamiętałem, taki jest, jak pamiętam. Ja na naszej mapie turystycznej, której link znajdziecie w opisie do tego filmu, zaznaczę wam dokładnie to źródło, gdzie ono się znajduje. Ale nawet jeśli byście nie korzystali z tej mapy i szli, to będziecie przekraczać taki mostek. I dość solidnie widzę, że jest zrobiony, przez który przepływa potok. Przed tym mostkiem macie do wyboru albo odbić w lewo wzdłuż potoczku i do góry się pojawi polanka i na tej polance kierować się w lewo, lub obejść tak jak ja teraz idę i wówczas to źródło będziecie mieć pod spodem. Tylko wydaje mi się, że tam jest dużo łatwiejsze dojście niż tędy, bo tu trzeba przejść przez spory kawałek takiej polanki, a ona jeszcze jest dość mocno zarośnięta. To jest bardzo fajna i łatwa wycieczka, jeśli nie lubicie się forsować, albo będąc na Podhalu czy na Spiszu nie będziecie mieć jakiegoś pomysłu na spędzanie wolnego czasu, to zostawcie sobie samochód gdzieś tam w Łapszach Wyżnych i tą drogą sobie tutaj dojdziecie. Myślę, że wam to zajmie 30, no dobra, idąc wolnym krokiem, fotografując, oglądając widoki, no to mam zajmie 45 minut, a myślę, że naprawdę warto, bo nie ma takich miejsc tutaj na Podhalu zbyt wiele. W ogóle to źródło jest pewnym ewenementem, bo ono leży na Karpatach Wewnętrznych. Wszystkie pozostałe źródła, które są zinwentaryzowane w Małopolsce, leżą poza tym obszarem geologicznym. Także pod tym względem jest to pewien wyjątek. Pomału dochodzę do końca tej drogi. Ona w ogóle widnieje w ewidencji jako droga gminna. Teraz jestem już niedaleko od drugiego przepięknego miejsca, do którego postaramy się was zabrać. Muszę wyrównać oddech. Czekamy tylko, żeby Łukasz przyjechał z urlopu i wybierzemy się do rezerwatu Niebieska Dolina, gdzie znajduje się buczyna karpacka. Jest chroniona. No i proszę, jest. Przepiękny widok. Proszę, droga w prawo. A tam przed nami, ale mocno zamglone,
trzy korony. Tam są trzy korony. Więc jeśli poszukujecie jakichś kadrów, które nie są oklepane i chcecie się później gdzieś nim pochwalić, no to to jest właśnie to miejsce. A ja w tym miejscu charakterystycznym, pod taką amboną, zwyżką, jak zwał, tak zwał, służącą zapewne do polowań, tam jest widok na trzy korony, dzisiaj zamglone. Tamtą stronę mniej więcej jest niebie rezerwat Niebieska Dolina. Tam źródło Danuty i Łaprze Wyżne. Kończę w tym miejscu odcinek. Jest krótki, bo ostatnio w Puszczynie Połomickiej, co byliśmy, to odcinek jest znacznie dłuższy. No cóż, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, oglądania nas na Facebooku i na profilu instagramowym Otwórz Oczy Patrz. Staramy się, aby treści, które są na fejsie i na Instagramie, były zupełnie inne, żeby dotrzeć do jak najszerszych liczby odbiorców. No i co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w lesie.